Witam Was serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw LEGO City o numerze 60023. Jest to zestaw przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy klocki potrzebne do zbudowania 3 pojazdów, 5 figurek, dodatkowe elementy, naklejki, instrukcję układania klocków, a także wyjątkowy komiks. Pierwszy pojazd w naszym zestawie to motocykl policyjny. Jest on koloru białego, ma 2 czarne ogumowane koła. Z przodu widzimy lampkę, a także 2 niebieskie reflektory. Niebieska lampka ostrzegawcza znajduje się również z tyłu na antenie. A na samym końcu widzimy specjalne uchwyty na kajdanki, a także lizaka. Na środku znajduje się miejsce, gdzie posadzimy naszego policjanta. Tutaj jest również kierownica. Następny pojazd to karetka. Jest ona w kolorach białych i czerwonych. Z przodu znajduje się przezroczysta szyba w kolorze turkusowym. Mamy tutaj również reflektory, światełka, zderzak. W środku znajduje się kierownica, krzesełko oraz miejsce na kubek. Dach jest w kolorze czerwonym. Tutaj również znajdziemy lampki niebieskie. Z tyłu mamy drzwi. Po ich otwarciu możemy wysunąć noszę. Ostatni pojazd to wóz strażacki. Jest on w kolorze czerwonym, jego zderzak jest biały. Tutaj również widzimy pełno lampek w kolorze niebieskim. Szybka jest również przezroczysta w kolorze turkusowym. W środku znajduje się kierownica. W przeciwieństwie do karetki tutaj mamy ruchome drzwiczki, a także specjalne schowki. Na górze znajduje się biała drabina. Figurki dołączone do zestawu bardzo się od siebie różnią. Jest ich aż 5. Pierwsza z nich to medyk. Ma on na sobie niebieską czapeczkę z daszkiem. Na twarzy widzimy taki dwudniowy zarost. Cały ubrany jest w czerwony strój, a w ręku trzyma walizeczkę. Kolejna postać to policjant. Ma on na głowie biały kask z ruchomą szybką. Jego mundur jest w kolorze czarnym, ozdobiony szarym paskiem, a także złotą odznaką. Na rękach ma szare rękawiczki. Kolejny ludzik to skate. Ma on na głowie szary kask ochronny, jest bardzo uśmiechnięty. Dalej widzimy zieloną bluzę czy też kurtkę, szare rękawiczki, granatowe spodnie. Jego deska jest w kolorze pomarańczowym, a kółeczka są czarne. Następnie mamy strażaka. Ma on na głowie ochronny kask w bordowym kolorze. Na twarzy widzimy uśmiech, a także bródkę z wąsikiem. Jego strój jest czarny, ale widzimy tutaj również kolory pomarańczowe oraz zielone, a także pomocnicze liny czy też inne urządzenia. Ostatnia postać to złodziej. Ma on na głowie szarą czapkę. Ubrany jest w białą bluzkę z szarymi paskami. Jego spodnie również są w kolorze szarym. Na twarzy widzimy również czarną maskę oraz wąsik. W ręku trzyma łom, a także swój łup. Z tyłu znajduje się beżowy plecak. Dzisiejszy dzień od samego rana jest bardzo niespokojny. Złodziej włamał się do banku i ucieka z łupem. Po drodze przewraca małego skate'a, ale biegnie dalej. Ściga go już wóz policyjny, motor, a całe zajście obserwuje strażak, który wzywa już pogotowie. Pogotowie jest na szczęście niedaleko, więc zjawia się szybko nasz medyk i pomaga chłopcu. Ciąg dalszych historii zależy tylko i wyłącznie od Was. Jestem przekonana, że zestaw LEGO City, który Wam dzisiaj pokazałam, bardzo Wam się spodoba. Mamy tutaj do dyspozycji kilka pojazdów, sporo figurek, dzięki którym będziemy mogli odgrywać naprawdę różne scenariusze. Dodatkowa atrakcja to dołączony do zestawu komiks, który można zainspirować do zabawy. Pamiętajmy, że wszystkie klocki możemy wykorzystywać do budowania innych konstrukcji. Ja zestaw oceniam na 5 gwiazdek, a Was zapraszam do obejrzenia kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl.